Przycisk ten po odpaleniu silnika jest nieaktywny. W celu jego aktywacji należy podświetlić ikonkę przyciskiem OK, aktywować tą funkcję, wybrać obroty, na które ma wejść silnik. Tutaj te obroty dobieramy do przełożenia wałka, obrotów, prędkości obrotowej wałka WOM, przy jakiej chcemy pracować. Dajmy na to, że będziemy pracowali z wałkiem 540 Eco. Wybieramy taką prędkość za pomocą przycisku. Na wyświetlaczu pojawia nam się ikonka 540 Eco, zatem ta prędkość obrotowa wałka WOM została wybrana. Wiemy również, że aby osiągnąć tą prędkość obrotową, ciągnik musi wejść w okolice obrotów 1650 i trzecia ikonka umożliwia nam dobór agresywności załączania wałka, czyli w zależności od rodzaju maszyny, od rodzaju wykonywanej pracy, tylny wałek WOM może załączać się w sposób miękki, neutralny bądź bardziej agresywny. To operator może sobie tutaj wybrać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i podłączonej maszyny. Kolejne kroki, które musi wykonać operator, jest to związane z normami bezpieczeństwa, to zaciągnięcie hamulca ręcznego oraz odbezpieczenie włącznika wałka WOM na pierwszą pozycję. Dopiero teraz tylny przycisk wałka WOM jest aktywny. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie przed niepowołanym załączeniem wałka WOM, na przykład przez osobę nieupoważnioną, przez osobę, która nie wie, że ten wałek WOM jest aktywny. No, tutaj jest to funkcja bezpieczeństwa wymuszona również przez nowe normy homologacyjne MADR Regulation, nowe normy bezpieczeństwa.